Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś można powiedzieć, że jest to film uzupełniający. Film, o którym wspominaliśmy w poprzednim materiale z Karolem. Po pierwsze, witamy wszystkich hodowców z hodowli Karola. Serdecznie witamy wszystkich. Tu powiemy na wstępie trochę na temat wyników okręgu Kielce, które już są dostępne na stronie, co prawda na razie nieoficjalnie, bo tak. U nas w okręgu odbywa się na tej zasadzie, że wyniki oficjalne są dopiero podane wtedy, kiedy zarząd główny zatwierdzi wyniki na szczeblu ogólnopolskim. Natomiast kilka słów na temat wyników. Ja tylko wspomnę, że dziś zaprezentujemy te gołębie, o których mówiliśmy na poprzednim filmie, że będą na aukcji. Nie chcieliśmy tamtego filmu po prostu przedłużać. Tak, bo one były mniejsze. Dokładnie. Teraz chcieliśmy, już trochę dorosły, także... Chcieliśmy to zrobić teraz jakby dla tych, którzy będą zainteresowani aukcją, to po prostu sobie ten filmik obejrzą. Dokładnie. Kilka słów na temat wyników, Karol, bo już możesz coś więcej powiedzieć. Oficjalnie coś można powiedzieć jeszcze, jak nie zostaną odrzucone na wyższym szczeblu, ale to jest tak, mistrz kategorii GMP, mistrz kategorii intermistrzostwo, mistrz kategorii zespół lotników i pierwszy wicemistrz kategorii B. I jeszcze jest w kategorii A, Radek tutaj podpowie. Kategoria A to jest 11 przodownik. Tak, w kategorii C 19 przodownik, w kategorii maraton 17 przodownik. Wiadomo, że to jak wziąłem B, no to się C zwiększyła, no ale no to i wszystko jest. Oczywiście zapomniałeś jeszcze powiedzieć o kategorii najdalszej. A, super maraton. Też super. 12 przodownik okręgu. 12 przodownik okręgu, ja jestem super zadowolony, bo w każdej kategorii złapać się i w takim mocnym okręgu, 27 oddziałów, to mi się wydaje, że no jest klasa. Trochę trzeba było na to poczekać, bo praktycznie każdy sezon dawał jakieś nadzieje, zawsze trochę brakowało. Tak w tym sezonie naprawdę dużo rzeczy się ułożyło. Fajnie ułożyło. Wiadomo, nie wszystkie, trochę bo mogło być trochę jeszcze lepiej. No tak jest. Ale myślę, że jest bardzo dobrze. Mówmy o tym, co jest. Dokładnie. To tak powiedzmy wstępnie te wyniki, czyli 3 razy mistrz okręgu, raz pierwszy wicemistrz okręgu. Tak. No i najdalsza pozycja, 22. Dokładnie. Pewnie będzie jeszcze czas na to, żeby oficjalnie o tym powiedzieć, jak wyniki zostaną zatwierdzone. O, nagramy później coś może dłuższego, poopowiadamy coś jeszcze o hodowli mojej, bo wszystkiego jeszcze się nie powiedziało. Dokładnie, a teraz zaprezentujemy gołębie. Zaczniemy sobie od pierwszego gołębia. Pierwszy gołąb, no to tak jak tutaj z Radkiem ustaliliśmy, idą gołębie 4 z pierwszego wicemistrza okręgu w kategorii B. I to tam jest 57 koeficjent. I tutaj jest pierwszy gołąb prezentowany tu przeze mnie, jest po samicy 5-3-1. Najlepsza samica w tym roku w kategorii B. 3 z groszem, bo ja te grosze nie pamiętam. Ale i też najlepsza w kategorii C, bo 5 z groszem. Zresztą ona będzie w długim dystansie wystawiona do gazetki. 5-60 chyba. Coś takie. No, ale to pomijajmy. Tak. No, najlepsza samica. No i w sumie 11 konkursów też zrobiła, nie? Zaczniemy sobie od tam, na tamtym tego filmiku, co było nagrywane, to tam jest tak też powiedziane, jak się dała. 5 razy w piątce. Tak jest. Za chwilę jeszcze ja do niej wrócę. Trochę o niej powiemy. Zaczniemy sobie tylko od numeru tego młodego. Tak jest. Numer jest 9980. Tak jest. To mamę znamy, bo na temat jej wyników mógłbyś cofnąć się też do lat poprzednich. Ona też tak kiedyś nawet sprawdzałem, to jako młoda już była piąta na oddział, w lotnikach była jako 9 gołąb, już od młodej jako roczna tak samo fajnie siadało, jako 2-latka, no i teraz jako 3-latka. Za 2 lata ma 36 co prawda do cen, ale myślę, że to jest w sumie brakowało jej jednego lotu takiego jeszcze szpicowego. Jak to zazwyczaj się zdarza. Ale już rozmawiałem z nią, na przyszły rok powiedziała, że będzie siadać. To już rozmowy przeprowadzasz żywo, to tak. Po prostu jesteś krok do przodu. Ale ona w tym roku rzeczywiście tych konkursów w czołówce miała bardzo dużo, jeszcze tam będzie na aukcji napisane. W Rodowodzie będą te konkursy wyszczególnione, ale z czego ona się wywodzi?
Ona wywodzi się z córki 931, to no, też prezentowaliśmy rodziców jej na tak, tamtym tak. filmie. To jest córka 931, a z drugiej strony jest gołąb oryginalny od Łukasza. Dokładnie. Jeśli ktoś chce sobie zobaczyć rodziców, to w tym ostatnim filmie tak, z Karolem tam jest wszystko udostępnione. A ojciec tego młodego, z czym była w parze? Ojciec młodego jest oryginalny gołąb od Łukasza, 6202. Nie chcę kłamać, on za partnera jest, ale ja mam teraz też już młode, na gołębniku już mam roczną i młodego teraz po lotach, no bo to wiadomo, z lotowych gołębi jeden idzie, zostaje u mnie przeważnie, a jeden idzie do kolegów. No i ta została jedna i jest. Zobaczymy, teraz są uchowane. Późne będziemy rozmnażać. Zresztą ja z tych gołębi mam masę gołębi, także z niej teraz pójdzie do rozpłodu, ale i mamy. No właśnie, jeszcze tu będzie przyniesiona albo na tą aukcję, albo na kolejną. Będzie pełna siostra też, albo brat 5-3-1. No takie, jak chcę coś wystawić, to gołębie naprawdę chcę wystawić. Fajne, żebym się za nie nie wstydził. Dokładnie, zaprezentujemy tego młodego, pokażemy jak wygląda. Jakbyś miał powiedzieć, to na 931, przepraszam, na 531 podobna? Podobna, nie ma tutaj takiego białego, no ale to nie zawsze tak rzuci, ale podobna, drobna samiczka, drobna. No właśnie, bo ona wielkościowo z 931 gołębie, to średnie. Pewnie to zaznaczaliśmy, tak, ale tak. To nie są gołębie jakieś bardzo duże. Piórka tak jak i 531. Żeby jeszcze miała to w głowie, co 5-3-1, to by było super. Może jak już jej dzieci będą miały w głowie to, co 5-3-1, to ona byle przekazywała. Dokładnie. Moim zdaniem bardzo fajna samiczka. Także teraz przechodzimy do prezentacji drugiego gołębia młodego na aukcji o numerze. Tutaj mają też takie numery pozakładane, 11477. 11477. Tu jest gołąbek, o też, super. Samica jest co prawda druga do B, 9409, ale ona jest tak, druga do B, najlepszą lotniczką, 13x13. No i w tym roku też ma 3 razy 6, raz 9. Siadała naprawdę super. I co najciekawsze jeszcze jest ten gołąbek, ona jest w parze z samcem 399-392. To jest wnuczek do 931 i on został w tym roku najlepszym samcem oddziału. 12 zrobił na 13 w parze. Czyli mamy w zasadzie dziecko dwóch najlepszych lotników oddziału. Tak, i tutaj ona co prawda maratony robi takie troszeczkę, powiedziałbym, że dalsze, a ten samiec znowu z maratonu, drugi u mnie w piątce, nie? Samica, najlepsza lotniczka oddziału 13x13, oryginalna od kolegi Piotrka Plecha. Tak. O niej też wspominaliśmy na tamtym filmie. Tak. A samiec? I samca też pokazywaliśmy. Tak. 399-392. On wywodzi się to z... On się wywodzi z syna 931, z takiego 2000. I z samicy pełnej siostry 57, gdzie ta 57 ona była szósta samica w Polsce jako roczna. No, przypadku też, przypadku z też koloru nie też nie ma przypadku, nie ma. Bo z 9-3-1 dalej. Dokładnie. No to raczej może być samczyk? Chciałbym jeszcze nadmienić, tu gołębie są 2 tygodnie temu zaszczepione, także jestem spokojny. Raczej chyba też samiczka. Samiczka? Mhm. Także tu jest gołąb numer 2. Tak jest. Teraz prezentujemy gołębia o numerze 9975. Jest to gołąbek, tak jak nadmienialiśmy wcześniej, z trzeciej samicy do kategorii B, to znaczy 399-353. Ona zrobiła 9 z groszem. I 12 konkursów też w tym roku. Także ona w zeszłym roku 11 z maratonu, w zeszłym roku pierwsza. Ona była na filmie, który nagrywaliśmy, pierwsza. A, na filmie co nagrywali, tak. Zresztą ona też jest na filmie pokazywana, to młody nie ubiega od wyglądu.
główka malutka, a tutaj na drugą stronę jest też samiec 4-3-4, gdzie do zespołu lotników jest liczony, zrobił 11 i to jest ten 4-3-4, to jest po córce hurikanki łączonej na 3072, to znaczy na ciemnego Van Luna Karpińskiego, a ta córka hurikanki była łączona na syna Sumo 3-3-1. I taki nawet u mnie jest nakrapiany z 19 roku, końcówka 3-3-1. To jest imbred. I to imbred na imbreda, u mnie wyszedł 4-3-4, no i zrobił 11. Nie tylko tam on jest z białym piórkiem, także tu jest białe pióro po nim. A kolor po mamie. Kolor 3, po mamie, 3. Jeszcze tylko wspomnimy, że 3-5-3 to jest córka Buffy. Tak, córka Buffy. Czyli tego twojego lotnika najlepszego w zasadzie. Dokładnie. W hodowli jaki był. Też. Same samice się urodziły. No ale ona jest, głowa jest 3-5-3. Głowa 3-5-3, tak. Ale i budowa malutka, drobna samica. Ale złożona. I to jest to. Teraz prezentujemy gołębia numer 4, czyli po samicy, która miała czwarty wynik do kategorii B. Tak zwana maszyna. Tak jest, mama. Mama. Dokładnie. Mama dokładnie, bo to jest ta samica, która właśnie w sezonie lotowym, można powiedzieć, że zaginęła na jeden dzień. Tak. To jest opowiadane było na tamtym opowiadaliśmy filmie. Opowiadaliśmy tę historię. Podaj numer gołębia i opowiadaj, z czego się wywodzi dokładnie. Numer gołębia 11444. Ładny. Także numer też ładny. Miały sobie zostać takie numery u mnie, ale mówię, niech idą. Świat. Mama tak, 4084 w tym roku do A 5 z groszem, do B no to jeszcze miała dwa loty, ale zrobiła 17. Ale moim zdaniem gołąb kapitalny 8 konkursów, najgorsza pozycja 38. Jako roczna 10 konkursów, wygrała w rejonie jako roczna, czwarta była wtedy jako na dorosłe gołębie w oddziele, a wiadomo, że najlepsza roczna. Też 500 w zeszłym roku, druga na oddział. W tym roku było też tak, że siadło 6 gołębi, ona piąta się odbiła, ale i jedynkę też zrobiła. Tak, no jej konkursy wymienialiśmy, ale możemy powtórzyć, bo to jest 5 konkursów w 10 oddziału. Tak. Pierwsza, piąta, szósta, ósma i dziewiąta. Tak, a tutaj będzie samczyk. Samczyk? Tu będzie samczyk, tak mi się wydaje. No raczej samczyk, chociaż jak ona jest taka w ręce powiedzmy rozbudowana. Tak. Tam dotlenić miejsce u tej samicy to naprawdę trochę potrzeba. Bo, dokładnie. Bo to jest... Ale młody też nie mały będzie. Tak, ale jest bardzo podobny w ręce, też większy taki gołąb. Większy, głębszy, ale tutaj też na drugą stronę poszedł fajny gołąb. Będzie tam w rodowodzie, bo to gołąb oryginalny od Piotrka Plecha. 11479. Ten też mi tutaj fajnie z 300 siadał. Zaliczył ostatnią 500 w konkursie. Także myślę, że połączenie jest fajne. Zresztą samica sama też świadczy sobą, co zrobiła w tym roku. W tym roku, w zeszłym roku. Ona też ma zgłoszenie do konkursu redakcji. Do kategoria... W krótkim dystansie, dokładnie, no bo ona po 9 lotach musiała jakby przerwać sezon. Tak. Ale też tam fajny wynik, około 13 koeficjent. Tak jest. I taki gołąb. Prezentujemy gołębia numer 5. Zaznaczymy tutaj w drużynie kategorii B oczywiście jest 5 gołębi, natomiast jeden samczyk już wspominaliśmy, jeśli ktoś chce może odsłuchać sobie tamten filmik. Tak. Jeden samczyk prowadząc w oddziale w lotnikach, mając 9 na 9 na 10 locie przed na maratonie takim bardzo wiecznym niestety zginął, a teraz prezentujemy młodego o numerze. Numer gołąbka 11463. Tak. No to jak nie ma po 4-3-2, to jest po jego półbracie, bo 3 po 3-9-9, 317, to
też prezentowany na filmie był. Co film, to jest prezentowany. W tym roku zrobił tak samo 11. Gołąb podstawowy do GMP, do Inter typowany. Też w drużynie zespołu lotników. To jest syn 931 i syn Pstrągowskiej, a tu jest wnuczek do 931. I to jest ale po tym samczyku fajny gołąbek. 317, jego już pokazywaliśmy. A samica? Samica w parze jest 725 16 roku, już teraz idzie na rozpód. Na rozpód, na emeryturę tak zwaną. Też samica robiła i 12, 11, podstawowa samica. Tam na wcześniejszych filmikach była, na pierwszym chyba filmiku była prezentowana. Mogę powiedzieć tyle, że wiem, która z namią, także musiała coś lecieć. Jeszcze jak jest tyle czasy u mnie, 7 lat, to no nie przypadek, leci wszystko. Ale już rozpód. Nawet i Sogel w tym roku 950 zaliczyła. Szósty prezentowany gołąb o numerze 9967. Tak jest. I tu jest gołąbek, no też po samicy 526. Ciemna pstra, ona nie była prezentowana, znaczy, bo to jakbyśmy chcieli prezentować wszystkie. Może na kolejnym filmie pokażemy właśnie takie te gołębie, które nie były teraz, które nie były na tym wcześniejszym. Ale ta samica w tym roku zrobiła 12. W zeszłym roku najlepszy gołąb liczony do kategorii maraton. Była w zeszłym roku u mnie pierwsza z maratonu i na tym, co Radek nagrywał, siadła szósta. Trzy gołębie czy cztery siadły na raz i ona odbiła się jako dziewiąta. A, dziewiąta, no. Mhm. Ale była liczona do maratonu. Gdzie byłem w maratonie, byłem pierwszym przodownikiem okręgu. Tak. Także mi się wydaje, że to też jest fajny gołąbek, samiczka. I jest łączenie jeszcze tutaj, złączenie na ciemnego od Łukasza, oryginalny gołąb, syn 3072. 3072 to jest syn podstawowej pary Łukasza, to znaczy Hurykanki i ciemnego Van Luna. Także i ona też, ta 526, to jest też gołąb oryginalny od Łukasza, nie? No. Można powiedzieć, ciemna, że 100% Łukasz Karpiński. Tak. Tu w zeszłym roku wziął sobie kolega, kupił z aukcji z Moszczenicy koło Piotrkowa. Moszczenica oddział teraz tam tak, powstał taki. No i tak zwaniamy się i bardzo zadowolony jest. Mówi, że uparciuchy. Prezentujemy kolejnego młodego na aukcję. Jego numer podamy najpierw. 11468. Tak. Jest to gołąbek po rocznym gołębiu. Numer gołębia ma 160. Ale ten gołąbek jest znowu z synem 931. I 931 był łączony na samicę od Łukasza 6222. No i tutaj mi się wydaje, że też on, bo on, dałem go w 50, też fajnie mi siadał. Ostatnią 500 zaliczył. I jest łączony na samicę 417 z 20 roku. Ta samiczka też w zeszłym roku, kurde, z maratonu miała 2 z groszem z jednego lotu i czekaliśmy tak z drugiego, do nie siadła, ale w tym roku też zrobiła 8 czy 9. Zresztą tam w rodowodzie napiszemy. Co szczególne, tutaj właśnie 931 to, no może nie wszystkie gołębie, ale bardzo dużo wychodzi gołębi takich właśnie z tymi piórkami, białe przebija się, nie? Jakby takie szpakowate, jakby nie? Takie szpakowate. No bo ogólnie 931 ojciec, no to był biały z plecami niebieskimi, nie? Mówią, że białe nie lecą, kurde. Ale po białych lecą. Nie, no to jego mama miała trzeci konkurs na oddział, on tak samo fajnie, no. Ale jak to u mnie bywa, i takie się tracą. Ale ten fajny gołąbek też, raczej samczyk. Wygląda na samca, no. A młode to tak ciężko stwierdzić. Też fajny gołąb. To też wnuczek do 931. Kolejnym gołębiem będzie gołąb o numerze 9979. Tak jest. Też fajny młodziaczek, samczyk. Tutaj jest z gołąbków 422 z 20 roku. To jest wnuczek Buffy.
to już jest prawnuk Buffy. A samicą jest samica o numerze 504, w tym roku 11, a ojciec 9. No to są moje dwa gołębie z 20 roku podstawowe. Lecą tak samo wszystko, od A do Z. No i to będzie samczyk. Moim zdaniem też fajny gołąbek. Tak jest. Ta samica 504-11, ona też jest w drużynie zespołu lotników do gazetki. Do gazetki, tak, ale ona w zeszłym roku, już nie pamiętam, ale też z 500 była pierwsza u mnie, no to tam gdzieś w piątce na oddział na pewno. W tym roku też miała takie fajne konkursy. My tam z dwóch gołębi podstawowych, zresztą będzie więcej napisane w rodowodzie. To będzie samczyk. Także teraz zaprezentujemy ostatniego gołębia, który znajdzie się na tej aukcji. Zaczniemy sobie tak samo od numeru. Numer gołąbka 9976. Tak. To też tego ostatni na aukcji, ale z bardzo fajnej samicy, bo to jest samicy o numerze 65. Ona w zeszłym roku wygrała mi rejon i w tym roku jako samica pięcioletnia o mały włos do kategorii A. Dwa loty miała super. No. Dwa loty miała super. No i tam deko jej brakło, ale w zeszłym roku zrobiła lotniczkę rejonu. Tak samo podstawowa samica już w tym roku raczej też już idzie na... No jeszcze nie do końca, ale zobaczymy. Jeszcze się muszę nad nią zastanowić, bo jeszcze nawet fajnie w tym roku leciała. No. Sporo konkursów też zrobiła i... Radek śledzi, no nie wiem właśnie ile ona ma, 10? No nie powiem ci dokładnie, ale wiem, że... W zeszłym roku miała 4 lecieliśmy, czy 3 już nie zapomniałem? 4, tak. 4 500-ki i 2 maratony. No to z tych lotów była 6 na 6 i najlepsza. Najlepsza na rejon. Tak jest. Ja wiem. A w zeszłym roku rejon lecieliśmy na 8 oddziałów. Nie wiem w tym roku, 8 oddziałów dokładnie. Tak. Nie wiem w tym roku dokładnie ile, zaraz to sprawdzimy. Miała konkursów, ale śledziłem ją ze względu na to, że ona po prostu... No i też chyba taka jest sytuacja, że ona nie wiem, czy była prezentowana kiedyś na filmie, a samica podstawowa, a może... Mi się wydaje, że była. Ale w zeszłym roku chyba nie nagrywaliśmy. Wydaje mi się, że była, ale ja już sprawdzam w międzyczasie, ile ona w tym roku ma konkursów. To będzie samiczka. 9. No. 9 konkursów. Ale dlaczego mówię, zwracałem uwagę, bo właśnie ona 5-letnia samica, A była z tych odbijana lotów do kategorii z tymi gołębiami, z tymi młodszymi. No. Z jednej 300 na pewno siadło ci kilka gołębi ona na raz, pierwsza, na pierwszą. Pierwsza się odbiła. No. No. 5 chyba siadło na raz i ona zakołowała. Już na wejściu już nie przegrywa. tak. Także jeszcze pokażemy, jak to fajny, jak ten młody też wygląda. Samiczka. I tutaj na drugą stronę jest znowu łączenie gołąbek od Robka z Kowrona 4089. Fajnie ten gołąb mi szedł, 5 konkursów zrobił pod rząd, albo 4 już nie pamiętam, przyszedł z nogą złamaną, ale poskładałem mu tą nogę i jeszcze za 3 czy 4 tygodnie jeszcze też siadł fajnie w konkursie. Tak. Także jest. Też gołąbek fajny. Także Karol, to był ostatni gołąb, którego prezentowaliśmy na aukcję. Wszystkich, którzy są zainteresowani, zapraszamy do aukcji. My właśnie idziemy robić zdjęcia gołębi, rodowody, wszystko będzie opisane. W razie W można się kontaktować z Karolem. W tym momencie na pewno tutaj pod spodem wyświetla się numer do Karola, także w jakichś godzinach konkretnych się można kontaktować, czy... Najlepiej po południu, ale po południu. Jak komu tam pasuje, jak dzwonić, dopytywać się. Pozdrawiamy wszystkich hodowców i dobry lot. Pozdrawiamy, dobry lot.